Na warszawskich targach książki widzę, że jest bardzo dużo książek, które są rodzimo-kulturowe, rodzimo-wiercze, popkulturowe. Jednym z takich wydawców mających takie książki jest pan? Rafał Meryski. Co to jest za wydawnictwo? Jest to moje wydawnictwo, Książnica Słowiańska. Wydawnictwo, dzięki któremu mogę sam publikować literaturę, którą tworzę. Zajmować się dystrybucją i popularyzowaniem wiedzy na temat naszych słowiańskich korzeni. Naszej kultury, wierzeń, etyki, czyli kultury społecznej, no i różnych aspektów, przede wszystkim jednak kultury duchowej Słowian. Czy to jest literatura popularna, naukowa, czy też taka popkulturowa, ale propagująca wartości rodzimokulturowe? Przede wszystkim jest to literatura popularno-naukowa, która ma przybliżyć na podstawie źródeł naukowych, źródeł wczesno-średniowiecznych, archeologicznych lub, jeżeli są przydatne, to i etnograficznych z XIX-XX wieku. Ma przybliżyć świat wierzeń, czy w ogóle nasze dziedzictwo kulturowe. Więc przede wszystkim są to opracowania popularno-naukowe. Czy jest w tym taki postulat Jana Stachniuka, by przyjąć wartości kulturowe, które były, wychodzą się z wierzeń przedchrześcijańskich i odrzucić tą, według jego zdania, spadkową kulturową tożsamość chrześcijańską? Akurat w literaturze, którą mam na targach książki, nie mam nic związanego z myślą Jana Stachniuka. Nie ma tu nic filozofii zadróżnej, aczkolwiek mam swoją pracę pod tytułem Etyka Słowiańska, w której poruszam zagadnienia filozoficzne, metapolityczne, związane między innymi troszeczkę z ruchem zadróżnym, ale tylko troszeczkę. Głównie skupiam się jednak na okresie wcześniejszym, gdzie mamy przykłady, wspaniałe przykłady tego, jakimi wartościami kierowali się Słowianie. I oczywiście w tamtej pracy również wysuwam postulat powrotu do tych wartości, a także przede wszystkim kultywowania tych wartości, bo jeżeli poznamy treść tej pracy, zrozumiemy, że tak naprawdę dzisiejszy nasz naród tak naprawdę kultywuje wciąż słowiańskie tradycje, często nie będąc nawet tego świadomym. Jakie książki dzisiaj i w ogóle wśród tych prezentowanych na targach, co można dostać? Jakby pan kilka słów powiedział mi na temat każdej z tych książek. Oczywiście, Słowianie, wiara i kult, gdzie mamy opisane boginie, bogów, demonologię, mity o powstaniu świata, miejsca kultowe, ofiary, kult duchów domowych związany z kultem przodków. Następnie Opowieści z Podszechy, książka dla młodszego odbiorcy, w której znajdują się legendy ze zbiorów etnograficznych, głównie z XIX wieku, w których występują wątki czy postaci ze świata wierzeń Słowian. One są opracowane, znaczy są do nich komentarze, które objaśniają pokład mitologiczny, który tam jest zawarty. Dalej mamy Słowiańskie wróżby i wyrocznie, czyli prace na temat wróżbiarstwa u Słowian od Prokopa z Cezarei, 5-6 wiek naszej ery, aż do materiałów etnograficznych z XIX wieku, gdzie mamy wszystkie metody wróżenia, całą symbolikę związaną z tymi praktykami. Jest to praca inspirowana dziełem profesora Leszka Słupeckiego Wróżby i wyrocznie pogańskich Skandynawów. Oprócz tego mamy wspaniałą pracę Ognisko, studium etnologiczne Stanisława Ciszewskiego. Jest to reprint pracy z 1903 roku, prezentująca kult ognia, jego znaczenie w strukturze rodzinnej, tej w wymiarze duchowym, od rodziny przez plemię aż do kultu o charakterze państwowym. Praca sięga głębokiej starożytności. Badacz wziął na warsztat kult wedyjski, awestyjski, czyli indoirański, aż do starożytnego Rzymu, również prezentując sobie współczesne materiały etnograficzne, bo to jest praca z 1903 roku, z terenów słowiańskich. Genialna praca. Oprócz tego studium archeologiczno-historyczne Kuchnia Dawnych Słowian, prezentująca materiał archeologiczny i źródłowy w postaci kronik wczesno-średniowiecznych na temat kultury kulinarnej. Ale Słowian. Z przepisami? Nie. To jest do XII wieku w materiałach historycznych nie zanotowano żadnych przepisów, dlatego ja w swoich pracach nie zajmuję się domniemywaniami, tylko podaję suche fakty, które mamy ustalone na podstawie badań.
przepisami zajmują się ludzie, którzy praktykują tak zwaną kuchnię eksperymentalną, czyli na podstawie tego typu opracowań sami tworzą współczesne próby współczesnego przygotowywania posiłków, pożywienia, no tak, żeby było jak najbliżej realiów przez to średniowiecznych. Ja się tym nie zajmuję, są ode mnie lepsi, którzy się tym zajmują, na przykład państwo Lisowie, którzy napisali również wspaniałe książki na temat kulinariów Słowian. U mnie jest po prostu naukowe opracowanie historyczno-archeologiczne. Bardzo dziękuję.